Rozmowa o tym, czym się zajmujesz. Krzysztof Stanecki, Quest for English. Wyobraźmy sobie rozmowę z kimś, kto pyta nas, co robimy w życiu, czym się zajmujemy, gdzie pracujemy. Lub wyobraźmy sobie nas, kiedy my chcemy o to zapytać. Pierwszy zwrot, jaki oczywiście jest taką klasyką, to where do you work? Where do you work? Gdzie pracujesz? Innym zwrotem, bardziej szerszym jest what do you do? Czym się zajmujesz? Tak to przetłumaczymy. Co robisz? No nie w takim sensie co robisz, bo to po polsku brzmi, tylko czym się zajmujesz? Po polsku powiemy, czym się zajmujesz na co dzień? Możemy też zadać takie pytanie what do you do for a living? Ok? What do you do for a living? Czyli w jaki sposób zarabiasz na życie? I tak to przetłumaczymy. What do you do for a living? I ten zwrot nie jest literalnie przetłumaczalny. I teraz mamy bardzo różne odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź. Where do you work? I wtedy możemy odpowiedzieć I work at. I wtedy podajemy nazwę firmy. At ABC Company, at Microsoft. Tak? Możemy też odpowiedzieć na to pytanie I work for. Dla kogoś. Na przykład jeżeli ktoś ma pracę rządową, powiemy I work for government. I work for the government. Okay? Czyli mam pracę rządową. I oczywiście tutaj mogę podać jakąś specyfikację, co robię. Innym zwrotem jest jestem i teraz tu podaję kimś. I am an accountant. I am a doctor. I am a teacher. I am an academic teacher. Tak? I mamy także zwrot, o którym który powiemy wtedy, kiedy nie mamy żadnej pracy, bo jesteśmy niezatrudnieni. I tutaj pojawia się zwrot I am unemployed. I am unemployed. Employer to jest pracodawca. Employee to jest zatrudniony. Employment to jest zatrudnienie. To be unemployed, I am unemployed oznacza jestem niezatrudnionym, jestem bezrobotny. Można też tak powiedzieć. Albo możemy też powiedzieć coś, co jest takiego bardziej precyzyjnego, że straciłem pracę, ale szukam pracy. Jestem w tej takiej przerwie. Przerwa po angielsku to będzie wtedy taki gap. I wtedy powiem I'm between jobs at the moment. To chcę podkreślić, że generalnie nie jestem obibokiem, tylko walczę o to, czy staram się, czy jestem w tym okresie przejściowym do następnej pracy. Mogę też powiedzieć I'm looking for work. Szukam pracy. No to wtedy to nie jest ten okres przejściowy, tylko nie wiadomo kiedy zacznę pracować, ale jestem na etapie szukania pracy. I'm looking for work. Mogę też odpowiedzieć, że ja jestem mamą, tatą, który po prostu jest w domu, czyli opiekuje się dzieckiem. I wtedy jest taki zwrot I'm a stay at home. Uwaga, stay at home. Zauważcie, jak się pisze. I'm a stay at home mom. I'm a stay at home dad. Okay? Mogę też oczywiście odpowiedzieć prowadzę swoją własną firmę. Prowadzę swój własny biznes. I run my own business. Okay? Oczywiście możemy powiedzieć I am a business person albo I am a businesswoman, a businessman. W związku z tym tu możemy tak odpowiedzieć, ale I run my own business, prowadzę własną firmę, to jest zwrot, który mówi o tym, że jesteś przedsiębiorcą. Jest także taki zwrot, który też znamy troszkę z języka polskiego, chociaż słowo pochodzi z angielskiego. I am a freelance albo I am a freelancer. Freelance, jaki to jest zawód? No, na przykład ktoś może być architektem, który jest zatrudniany, mogę być pisarzem, writer, designer, tak? Architekt i tak dalej. I mamy oczywiście też taki zwrot, że ktoś może powiedzieć, jestem już na emeryturze. I am retired. I am retired. A więc teraz na zakończenie powtórzmy te zwroty za mną. Where do you work? What do you do? What do you do for a living?
Uwaga, nie for a living, tylko living. Dlatego ważne, żeby powtarzać za mną. I work at ABC company. I'm an accountant. Powiedzmy, I'm an accountant. I'm unemployed. I'm between jobs at the moment. I'm looking for work. I'm a stay-at-home mom. I run my own business. I'm a freelance writer. I'm a freelance designer. I'm retired. A kiedy jesteś studentem? Powiesz, I am a student. I am a student. Oczywiście możemy też powiedzieć, I just have lost my job. Właśnie straciłem pracę. No, to taki negatywny sposób zakończenia, ale maybe you find a better one. Może znajdziesz lepszą. Good luck. Zapraszam do tego, abyście dali mi lajka, jeżeli ta lekcja Wam odpowiadała. W komentarzach dajcie mi informacje, pytania, co byście chcieli, abym robił. Uwaga, po tej stronie jest możliwość subskrybowania kanału. Przypominam, dzwoneczek da Wam szansę otrzymywania tych filmów i informacji o tych filmach, mniej więcej co tydzień, a po tej stronie mamy kolejne propozycje w relacji do tematu, o którym żeśmy mówili. Good luck! Krzysztof Sarnecki, Quest for English.